Rozmowa dnia. A gościem sygnałów dnia jest pan ambasador Tomasz Szatkowski, polski przedstawiciel przy siedzibie Paktu Północnoatlantyckiego. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry, panie ambasadorze. Dzień dobry, pani redaktor. Witam państwa serdecznie. Panie ambasadorze, od kilku dni bardzo mocno w polskiej debacie publicznej komentowana jest propozycja, niepropozycja, bo tutaj też dyskusje trwają strony niemieckiej o tym, że dotyczącej przekazania Polsce systemu obrony Patriot wraz z obsługą, żeby zwiększyć bezpieczeństwo Polski. Podobno Niemcy do tej pory w reakcji na polską odpowiedź, by te systemy umieścić na zachodniej Ukrainie, mówili, że to jest niemożliwe, że to by wymagało zgody NATO. Mamy w tej chwili jasną deklarację sekretarza generalnego NATO, pana Jensa Stoltenberga, który mówi, to jest kwestia rozmów pomiędzy Berlinem a Kijowem, nie potrzeba zgody NATO. Czy to rzeczywiście tak wygląda? Czy tutaj już sprawa jest kompletnie jasna i jeżeli Berlin chce, to po prostu może Ukrainie przekazać systemy Patriot? Tak, oczywiście. Ta deklaracja sekretarza generalnego nie była żadnym zaskoczeniem w kwaterze głównej. Po pierwsze, jest to rzeczywiście kwestia bilateralnych ustaleń, w tym wypadku głównie pomiędzy Berlinem a Kijowem. Wyobrażam sobie w jakimś względzie takie, że również Warszawą potencjalnie. To po pierwsze. Po drugie, jakby grono państw, które wspiera Ukrainę w ramach koalicji Rammstein, która w dużej mierze się pokrywa z tym gronem członków w ramach Paktu Północnoatlantyckiego. W ramach tego grona bardzo jasne jest, że w tym momencie istnieje bardzo duży nacisk na dostarczanie Ukrainie systemów obrony powietrznej różnego rodzaju, więc to jest jakby kolejna kwestia. Zaskoczeniem była raczej sugestia, że Pakt Północnoatlantycki miałby decydować o tym, czy Niemcy mają przekazać tę broń Ukrainie, bo z drugiej strony Niemcy są zwolennikiem takiego podejścia, w którym Pakt Północnoatlantycki formalnie nie jest zaangażowany w proces decyzyjny związany z popieraniem Ukrainy, więc tutaj żadnego zaskoczenia nie mogło być, jeśli chodzi o stwierdzenie. Panie ambasadorze, ale nie po raz pierwszy władze w Berlinie w pewnym sensie zasłaniają się koniecznością podjęcia decyzji przez NATO, bo już takie sytuacje mieliśmy. One też po drodze, dokładnie tak jak ta sytuacja z Patriotami, okazywało się, że nie jest konieczna decyzja NATO, że NATO jako sojusz nie uczestniczy militarnie w wojnie na Ukrainie. Proszę powiedzieć, czy pewne takie krycie się za koniecznością, czy za jakimiś takimi zastrzeżeniami ze strony władz NATO, czy do tego można nawiązać słowa pana sekretarza generalnego, który mówi o tym, że niektóre państwa mogłyby mocniej angażować się w pomaganie Ukrainie i apeluje, żeby wszyscy się angażowali, żeby nie przyzwyczajać się do tej wojny, żeby nie myśleć, że ta wojna jakby nas nie dotyczy. Tak, myślę, że po pierwsze, tak jak powiedziała pani redaktor, w przestrzeni publicznej ze strony czynników rządowych w Berlinie często słyszeliśmy w ostatnich miesiącach, że to istnieje jakaś umowa pomiędzy członkami Paktu Północnoatlantyckiego, że na przykład nie można przekazywać ciężkiego sprzętu później, że nie można przekazywać czołgów później, że może czołgi już tak, no bo Polska przekazała bardzo dużą liczbę tego rodzaju sprzętu, ale na przykład nie czołgi produkcji zachodniej. To jest absolutna nieprawda. Tak? Żadne tego typu ustalenia nie zapadły w gronie Paktu Północnoatlantyckiego. Oczywiście nie wiem, jakie mogę nie mieć świadomości, czy jakiegoś rodzaju nieformalne rozmowy mogą mieć miejsce między niektórymi sojusznikami, ale mogę zapewnić, że jeśli chodzi o tych kluczowych, najbardziej zaangażowanych, absolutnie nie ma tego rodzaju ograniczeń. A proszę powiedzieć, panie ambasadorze, czy też te słowa, które przed chwilą zacytowałam pana sekretarza generalnego, one też nie sugerują, że słabnie chęć przynajmniej niektórych państw do wspierania militarnego Ukrainy? No to jest swego rodzaju naturalny proces. Tak? Z jednej strony mamy do czynienia z takim zmęczeniem opinii publicznej, a ta opinia publiczna była czynnikiem decydującym, jeśli chodzi o zwrot wielu państw w ich polityce wspierania Ukrainy. To jest pierwszy czynnik. Drugi to jest również opróżnianie magazynów sprzętu wojskowego, uzbrojenia i jakby wiele państw się staje wobec takiego dylematu, czy powiedzmy utrzymamy pewne minimalne zdolności, czy też będziemy dalej to przekazywać ten sprzęt Ukrainie. I tutaj sekretarz generalny też idzie dosyć daleko w swoich deklaracjach, czy też
zachętach, ponieważ stwierdza wręcz, że w niektórych przypadkach jest bardziej istotne dla naszego bezpieczeństwa przekazanie sprzętu Ukrainie niż utrzymanie pewnych norm, na przykład, które proponował Pakt Północnoatlantycki, jeśli chodzi o zapasy sprzętu wojskowego czy też amunicji. Panie ambasadorze, pan wspomniał o tym, że, no, że trwa dyskusja, rozumiem, tak, dotycząca jakby cały czas no, mocniejszego wspierania Ukrainy, stąd te zachęty ze strony pana sekretarza Stoltenberga. Pan prezydent Zełenski mówił dosłownie kilka godzin temu, Rosja przygotowuje kolejne ataki rakietowe na Ukrainę, nie zaprzestaną, dopóki będą mieli broń. I tu oczywiście należy postawić pytanie o wsparcie Ukrainy w zakresie broni antydostępowej, czyli tego takiego kolokwialnego określenia zamknięcia nieba nad Ukrainą. Proszę powiedzieć, czy w ramach Paktu Północnoatlantyckiego jest dyskusja o tym, żeby no, skutecznie zamknąć niebo nad Ukrainą? To jest w tej chwili główny problem ukraiński. Źródło dramatu energetycznego w tym kraju, spadający grad rakiet, które wystrzeliwuje Federacja Rosyjska. Jak wygląda ta sprawa? Tak, cóż mogę powiedzieć. Sytuacja w ramach NATO, w obszarze głównej, na poziomie politycznym, to jest taki trochę kot Schrödingera, jeśli chodzi o wspieranie Ukrainy. Z jednej strony mamy dyskusję, naprawdę, rzeczywiście ona się dzieje się regularnie i na oficjalnych spotkaniach, i na spotkaniach nieoficjalnych. Mówimy o tym, jak należałoby wspierać Ukrainę. Rzeczywiście, tak jak powiedziałem, jednym z głównych priorytetów jest kwestia obrony powietrznej. Dlaczego? Bo w tym momencie trwa rosyjska asymetryczna strategia niszczenia infrastruktury krytycznej Ukrainy. Rosjanie nie są w stanie pokonać Ukrainy na polu walki, więc wybrali tą strategię pośredniego uderzenia, czyli niszczenia cywilnych celów infrastruktury krytycznej atakami z użyciem dronów, z użyciem pocisków manewrujących. Tak? Więc w tym sensie w tym momencie mamy jakby trzy możliwości wsparcia Ukrainy. Po pierwsze, to jest kwestia wysyłania sprzętu tego, który jest niszczony tego w ramach sieci energetycznych. Drugi to jest obrona powietrzna. No i trzeci ewentualnie to jest systemy ofensywne, które mogłyby jakby symetrycznie odpowiadać stronie rosyjskiej. Ta trzecia opcja jest z przyczyn politycznych można powiedzieć mocno kontrowersyjna. Pierwsza opcja jest kosztowo nie do końca wykonalna, ponieważ koszt takiego transformatora czy innych krytycznych elementów często przewyższa znacznie koszt drona, który jest wysyłany przez stronę rosyjską. No i opcja druga, czyli obrona powietrzna, też kosztowna, ale potencjalnie zapewniająca pewien parasol i to w sposób też, można powiedzieć, mniej kontrowersyjny, bo dla wielu państw, które wspierają w tym momencie Ukrainę, rzeczą jeszcze bardziej kontrowersyjną niż przekazywanie systemów obrony powietrznej byłoby przekazywanie systemów ofensywnych, które jakby symetrycznie zadawałyby podobny koszt, podobne straty stronie rosyjskiej po to, żeby zmusić ją do swego rodzaju refleksji i do kalkulacji, czy rzeczywiście tego rodzaju strategia powinna być dalej kontynuowana. A ja przypominam, że gościem Sygnałów Dnia jest pan ambasador Tomasz Szatkowski, ambasador Rzeczypospolitej Polskiej przy NATO. Ciąg dalszy naszej rozmowy już w mediach społecznościowych i na stronie internetowej programu Pierwszego Polskiego Radia. Panie ambasadorze, właśnie my mamy do czynienia z taką sytuacją, w której Rosja używa wszelkich metod i atakuje Ukrainę jak tylko może, w sposób najbardziej dotkliwy, brutalny, niehumanitarny, ludobójczy. Wszelkie chwyty, no, powiedzmy, stosuje wobec Ukrainy, no, ale z drugiej strony, po pierwsze, państwa zachodnie nie dostarczają Ukrainie broni takiej, dzięki której Ukraina mogłaby być zdolna do ataków skutecznych na terenie Federacji Rosyjskiej, a z drugiej strony apelują również do Ukrainy, żeby atakowała Rosję tylko w obrębie swojego terytorium, co oznacza, że ta przewaga Rosji już na starcie jest bardzo duża. Tak, to prawda. Tego rodzaju ograniczenia no, zmniejszają możliwości ukraińskie do zniwelowania tej rosyjskiej strategii. Dlatego ta strategia niestety staje się trochę bardziej skuteczna niż to, co Rosjanie prowadzili, to co Rosjanie robili przez ostatnie prawie 9 miesięcy. Tak? Na polu walki, jak widać, nie są w stanie pokonać Ukraińców, więc wybrali tą strategię atakowania celów cywilnych. A wspomniałem o kocie Schrödingera we wcześniejszej wypowiedzi, dlatego że z jednej strony pakt, znaczy trwa dyskusja, tak jak powiedziałem, sekretarz generalny zachęca, ale z drugiej strony jest weto niektórych państw, czy też sprzeciw, niechęć do tego, żeby sojusz
jako organizacja zajmował się dostarczaniem broni wprost Ukrainie. Tak, to robią państwa członkowskie, więc tutaj granica pomiędzy tym, co robi sojusz, państwa członkowskie? A sojusznicy, pani redaktor, to jest jednak kwestia... To zapytam inaczej, czy jest lider w takim razie tej koalicji sprzeciwu i on jest państwem europejskim? To są państwa, których się można domyślać, jeśli chodzi o postawę wobec Ukrainy, ale tutaj też są czasami pewnego rodzaju zaskoczenia. Mogę powiedzieć, że postawa niektórych państw zmieniła się naprawdę na plus, jeśli chodzi o wspieranie Ukrainy. Także... A może pan powiedzieć w takim razie, kto przeszedł tą pozytywną transformację? Pozytywną transformację przeszły na przykład niektóre kraje południa. Tak? Jakby trudno było sobie wyobrażać rok temu Hiszpanię, Portugalię, Włochy. Włochy szczególnie w ostatnich miesiącach. To może nie jest tak dramatyczne, jeśli chodzi o skalę pomocy, ale jeśli chodzi o jej charakter. I tak na przykład i krytykowana często Francja, również tutaj skala może nie być jakoś powalająca, mówiąc kolokwialnie, ale jeśli chodzi o charakter tej pomocy, to on jest daleko idący. Na przykład Francja jest jedynym obok Polski państwem, które dostarcza Ukrainie całe systemy artyleryjskie, czyli nie tylko to, co strzela, ale także system kierowania ogniem i bardzo skuteczną amunicję. Tak? Także czasami pewne stereotypy mogą być trochę zaskakujące. Mm-hmm. Panie ambasadorze, proszę powiedzieć, jak została w kwaterze NATO odebrana reakcja władz Rzeczypospolitej Polskiej na to dramatyczne wydarzenie, do którego doszło kilkanaście dni temu w Przewodowie? Znowu kolejne zaskoczenie, znaczy tym razem można powiedzieć kolejne zaskoczenie, ponieważ muszę powiedzieć, że z takim zalewem gratulacji i jakby uznania dla postawy Polski dawno się nie spotkałem. Nie, to też być może świadczy o pewnego rodzaju stereotypach, ponieważ być może niektórzy uważali, że Polska tylko czeka na jakikolwiek incydent po to, żeby sprowokować wojnę z Rosją, ale no, postawa władz Polski była oceniana jako bardzo profesjonalna, jako bardzo, bardzo racjonalna również. Mm-hmm. A proszę powiedzieć, czy Przewodów już się wydarzył. Dwóch obywateli Rzeczypospolitej Polskiej zginęło. Jeszcze ostatecznego werdyktu śledczych nie znamy, no ale z tego, co mówią polskie władze, był to nieszczęśliwy incydent, niezamierzony atak. Ale proszę powiedzieć, czy trwają w takim razie rozmowy na temat przeciwdziałania również takim nieszczęśliwym wypadkom? Pewno nie wszystkie uda się skutecznie zneutralizować, ale być może potrzebne jest tutaj jakieś większe działanie w tym zakresie. Jak to jest postrzegane w kwaterze NATO? Po pierwsze, dowódca strategiczny dokonał oceny na bieżąco. On dokonuje te oceny na bieżąco. Dużo z tego, co się dzieje, jeśli chodzi o obronę przestrzeni powietrznej, jest, można powiedzieć, niewidoczne. To jest niewidoczne gołym okiem, ponieważ ta obrona dokonuje się nie tylko poprzez systemy naziemne, ale poprzez to, co jest w powietrzu. A tu aktywność sojuszu od 24 lutego jest bardzo duża i ona jest zresztą wzmocniona poprzez to, że są uruchomione plany operacyjne, więc dowódca strategiczny, tak zwany SACIUR, ma dużą swobodę, jeśli chodzi o dysponowanie środkami sojuszu. Ale oczywiście jak najbardziej pożądane byłoby dalsze wzmocnienie tej obrony powietrznej, stąd ta pierwotna, ta pierwsza reakcja na przykład wicepremiera Błaszczaka na niemiecką propozycję była jak najbardziej pozytywna. Wydawało się, że ten krok może iść w dobrym kierunku. Panie ambasadorze, to zapytam, bo też pojawiły się w ostatnich dniach, pojawiło się wiele takich artykułów, analiz w przestrzeni publicznej, czy to publikowanych przez portale analityczne, czy przez think tanki, mówiące o tym, że Armia Polska jest w tej chwili najszybciej modernizującą, zbrojącą się armią w Europie, że Polska będzie
będzie miała niebawem ogromny potencjał militarny. Proszę powiedzieć, jak są odbierane właśnie przez NATO plany zakupowe Polski? No, niezwykle szerokie, niezwykle bogate, które no, są już realizowane. Nawet ten 2023 rok będzie taką swoistą intensyfikacją właśnie no, sprowadzania tej broni do Polski. Ja potwierdzam, że rzeczywiście tempo, które Polska podjęła i które planuje kontynuować, jest największe w sojuszu. Oczywiście planiści obronni zacierają ręce. Świadomość skali i wpływu polskich planów już, które się zresztą materializują, powiedziałbym, że nie jest do końca dotarła do świadomości wszystkich decydentów. Są takie kalki mentalne, które się dosyć powiedzmy zajmuje trochę czasu ich przyjęcie, tak? Czyli perspektywa, w której Polska staje się jednym z czołowych, może być rozgrywających, jej wpływ, to dla wojskowych można powiedzieć, jest to już w jakiejś mierze jasne, na poziomie politycznym to jeszcze dociera. Panie ambasadorze, spójrzmy w takim razie jeszcze na sytuację wokół naszych granic. Służby specjalne, wywiad ukraiński ostrzega, że Rosja rozpocznie już za kilkanaście dni, ma to podobno nastąpić po 10 grudnia, czy też samego 10 grudnia, kolejną falę mobilizacji i że Władimir Putin, Federacja Rosyjska nie porzuciły planów bezpośredniego ataku na Kijów i próby zdobycia tego miasta. No, proszę powiedzieć, jak to jest oceniane przez Pakt Północnoatlantycki, jak oceniana jest ta perspektywa kolejnej mobilizacji, też w kontekście tego, co wydarzyło się na Białorusi, czyli śmierci jednego z najbliższych współpracowników Łukaszenki. Bardzo wielu ekspertów, analityków sugeruje, że to jest tak naprawdę sygnał dla Łukaszenki od Federacji Rosyjskiej, że Kreml nie jest zadowolony z uaktywnienia armii białoruskiej na froncie wojennym i być może będzie poprzez takie przestraszenie tego reżimu w Mińsku chciał zmusić Łukaszenkę do tego, żeby posłał na front, już wprost posłał na front żołnierzy białoruskich. Tak, znaczy jeśli chodzi o ocenę krótkoterminową, to nie widać symptomów świadczących o tym, żeby w krótkim terminie, w najbliższym horyzoncie zbliża się taki atak. W dalszej perspektywie być może Rosja będzie o tym myślała, ale szczerze mówiąc, trudno mi sobie to wyobrazić nawet w perspektywie paru miesięcy. No co będzie dalej, trudno w tym się przewidzieć. Rzeczywiście ta dziwna śmierć ministra spraw zagranicznych Makieja świadczy o pewnym przyspieszeniu, które dokonuje się na Białorusi i które musimy bardzo uważnie obserwować. To panie ministrze, to jeszcze zapytam w takim razie, bo pan mówi, że w dłuższej perspektywie jakby nie widać, pan nie dostrzega takich... W krótkiej perspektywie. Ale też mówił pan, że w krótkiej perspektywie, znaczy no tak, no, kilka miesięcy to też nie, powiedzmy średnia perspektywa, bo pan mówił o tym, że pan nawet nie dostrzega w perspektywie kilku miesięcy. Ja nie, szczerze mówiąc, nie wyobrażam sobie, żeby Rosja w ciągu paru miesięcy tak... podniosła poziom swoich zdolności bojowych, żeby być w stanie atakować Kijów. A jak można ocenić dzisiaj ten arsenał, którym dysponuje Federacja Rosyjska? Bo wiemy o tym, że stracili dziesiątki tysięcy żołnierzy najprawdopodobniej na Ukrainie, ogromną liczbę sprzętu. No wiemy o tym, że ściągają broń z Białorusi, podobno z Korei Północnej. No wiemy o Iranie. Teraz pojawiły się z kolei informacje o takich tajemniczych lotach samolotów transportowych rosyjskich do Chin, które w ostatnich dniach podobno 9 takich lotów było wykonanych. No to znaczy, że ściągają mimo wszystko broń, to nie mają swojej, no przynajmniej nie w takiej liczbie. Co możemy więcej powiedzieć na temat tych zdolności bojowych Federacji Rosyjskiej, jeżeli chodzi o sprzęt? Jeszcze tylko dokończę poprzednią myśl. Gdy mówiłem o tym, że Rosja nie będzie w stanie zatykować Kijowa, to nie znaczy, że nie będzie próbowała innych sposobów, żeby, może powiedzieć, rzucić Ukrainę na kolana. Tutaj mam na myśli tą obecną strategię niszczenia infrastruktury krytycznej.
To jest sposób, w jaki Rosja chce zmusić Ukrainę do narzucenia jej swoich warunków. A jeśli chodzi o stan armii rosyjskiej, no to cóż, wydaje mi się, że ulega ona swego rodzaju prymitywizacji. To jest trochę taki chyba też syndrom, powiedziałbym, przyrównałbym to do Wehrmachtu z końca II wojny światowej, gdzie te, można powiedzieć, imponujące formacje zmechanizowane ustępowały coraz bardziej dużej liczbie piechoty i polegania na coraz prostszych środkach broni asymetrycznej, tak jak III Rzesza uciekała się do tych cudownych broni V1, V2, tak Rosja w tym momencie również stara się wygrać wojnę poprzez te ataki na infrastrukturę krytyczną. To samo obserwujemy w ramach rosyjskiego potencjału przemysłowego, sankcje technologiczne, które jednak w dużym stopniu działają. Tu oczywiście można byłoby dużo poprawić. Jest pytanie na przykład o to, czy sam potencjał przemysłowy, tak, kwestia maszyn, czy tutaj nie można by pomyśleć o tym, żeby bardziej w sposób ścisły kontrolować to, co wypływa z Zachodu. Tu myślę zarówno o tak zwanym hardwareze, jak i softwareze, ale to już ma pewien wpływ na to, że Rosja nie jest w stanie produkować, i to szczególnie w dużych ilościach, najbardziej nowoczesnego sprzętu, i powracają modele, jakby starsze modele sprzętu. Tak? One są te nowocześniejsze, szczególnie z tymi komponentami elektronicznymi, są zastępowane wcześniejszymi, bardziej prymitywnymi systemami. To oczywiście ma wpływ na zdolności armii rosyjskiej. Ona nie jest tym, czym miała być, jakby nowoczesnym, profesjonalnym narzędziem do prowadzenia szybkiej, manewrowej wojny. Bardzo dziękuję. Pan ambasador Tomasz Szatkowski, ambasador Rzeczpospolitej Polskiej przy NATO, był gościem Sygnałów Dnia. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Była to rozmowa dnia. Udostępni ją portal informacyjny polskieradio.pl.